Szanowni Państwo, tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie kontrreformacja w Polsce, czy też, jeśli ktoś woli taką nazwę, kontrreformacja w Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Zanim powiemy sobie o kontrreformacji, a przede wszystkim głównie o myśli politycznej czy też teologiczno-politycznej kontrreformacji, myślę, że warto byłoby zwrócić uwagę na przyczyny reformacji w Polsce. Przyczyny bardzo specyficzne, charakterystyczne i niepowtarzalne. Dlatego, że kiedy mówimy o reformacji w Niemczech, we Francji, w krajach skandynawskich, to przede wszystkim zwykle wskazuje się na słynne nadużycia i sprzedaż odpustów, która co prawda wbrew popularnemu poglądowi nie dotyczyła całego kościoła, ponieważ było to nadużycie lokalne niemieckie. W każdym razie w Polsce z pewnością nie było w ogóle takiego problemu jak sprzedaż odpustów i z literatury polskiej XVI wieku czy też wcześniejszej nic nie słyszymy o tym, aby takie praktyki miały w Polsce miejsce. Także kwestia nadużyć w kościele tak zwanych z pewnością nie była przyczyną reformacji w Polsce. Nie ma również w Polsce specjalnie przyczyn o charakterze, nazwijmy tak troszeczkę może to w cudzysłowie, nacjonalistycznych, które często zdarzały się na Zachodzie. To znaczy, mówiąc tutaj nacjonalistyczne, czy może bardziej dokładnie prenacjonalistyczne, chcę przez to powiedzieć, że bardzo często na Zachodzie przyczyną reformacji była urażona duma narodowa, kiedyś w historii przez papiestwo, jak na przykład w Niemczech, gdzie było silne poczucie pamięć, szczególnie pośród intelektualistów i szlachty, cesarzy niemieckich, którzy zostali pokonani przez papieży. W Anglii pamiętano, że Innocenty III zmusił ten kraj do uznania się za wasala Rzymu. W Polsce jakby tutaj takich przyczyn reformacji w żaden sposób nie było. Polska zawsze znajdowała się w gruncie rzeczy na pewnych obrzeżach z politycznego punktu widzenia, patrząc świata chrześcijańskiego. I raczej trudno byłoby tutaj wskazać w historii Polski jakieś brutalne akty ingerencji papieskiej w nasze kwestie polityczne. Także nie było jakby tutaj również tych przyczyn o charakterze właśnie jakimś takim urażonej dumy, czy też prenacjonalistycznej. Wreszcie, wskazując na przyczyny reformacji na Zachodzie, badacze bardzo często wskazują na bardzo zwykłą i niską chciwość, a mianowicie poszczególni monarchowie, książęta czy też szlachta chciała po prostu zagarnąć majątki kościelne, które rzeczywiście czasami były wielkie i obszerne, na przykład w takiej Anglii stanowiąc 40% areału ziemi ornej. W Polsce Kościół nie był aż tak bardzo bogaty. Poza tym majątki kościelne stanowiły większy problem dla szlachcica, który chciałby je zagarnąć, dlatego że w Polsce, gdzie władza centralna była stosunkowo słaba, z jednej strony łatwiej było przejąć i nie oddać królewszczyznę, czyli dobra należące do króla, niż zająć w ten sposób i użytkować dobra kościelne, dlatego że biskupi zwykle mieli garść uzbrojonych ludzi, którzy takiego złodzieja mogli przepędzić, podczas kiedy w przypadku królów wyglądało to dosyć różnie. Dlatego też w Polsce jakby chciwość tych, którzy chcieli kogoś obrabować, głównie kierowała się w kierunku królewszczyzn, czyli majątków należących, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, do skarbu państwa, niż zdecydowanie lepiej strzeżonych majątków kościelnych. Wreszcie, na zachodzie Europy jedną z kluczowych przyczyn reformacji było hasło powrotu do litery biblijnej, hasło samodzielnej interpretacji Pisma Świętego przez każdego wiernego, aby mógł się on obejść bez pośrednictwa i wykładni w postaci autorytetu Kościoła, któremu na Zachodzie częstokroć w tej wykładni nie ufano.
zbudowano. No w Polsce z przyczyny, bardzo bym powiedział, prozaicznej, praktycznej, nie było to możliwe, dlatego że jeśli spojrzeć na polską szlachtę wieku XVI, to współcześni historycy oceniają, że umiało czytać w tym czasie w Polsce, pośród szlachty oczywiście, jakieś 50 do 55% tego stanu. Przy czym te 50-55% to mowa jest o tych, którzy byli w stanie czytać po polsku. Po łacinie liczba ta była zdecydowanie mniejsza i pewnie było to jakieś 10, może 20% szlachty była w stanie czytać po łacinie, a więc była w stanie czytać pisma teologiczne, była w stanie czytać również Pismo Święte, które wtedy głównie funkcjonowało po łacinie. I generalnie szlachta polska nie znała języków obcych, a jeśli znała, to znała język ruski, który w przypadku Pisma Świętego nie stanowił specjalnie elementu pomocniczego, dlatego że chodziło o te tłumaczenia protestantom, których sami dokonywali na zachodzie w XVI wieku. Zresztą to również powodowało brak znajomości języków obcych, czy to łaciny, czy to innych języków, powodował również problem z dostępnością książek drukowanych przez protestantów, co zdecydowanie ograniczało możliwości dla szlachty zapoznania się z tą literaturą i z ideami, które z tej literatury wypływały. Szlachta nie czytająca ani po łacinie, ani nie czytająca po niemiecku, nie była w stanie czytać pism Marcina Lutra. Tym bardziej szlachta już nie czytająca w języku francuskim nie była w stanie czytać pism Jeana Calvina. Także tutaj dyfuzja tych idei reformacyjnych, jak również samej idei powrotu do litery Pisma Świętego samodzielnie czytanego z natury rzeczy nie mogła być popularna. Wreszcie punkt piąty. O ile na zachodzie Europy trwały wojny domowe, wojny religijne o interpretację różnych fragmentów Pisma Świętego, czy też o rozumienie dogmatów i symboli wiary, w Polsce wyglądało to zupełnie inaczej. Mówiąc brutalnie, polska szlachta była, jak to się dzisiaj czasami mówi, powierzchownie zliturgizowana i przede wszystkim jej religijność polegała na obrzędach, na chodzeniu do kościoła, czczeniu świąt kościelnych, udziału w praktykach religijnych, ale nie szła za tym specjalnie pogłębiona wiedza teoretyczna, czyli jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, pogłębiona religijność teoretycznie, choćby na przykład jeśli chodzi o kwestie natury dogmatycznej. Zresztą można to wskazać również u samych protestantów polskich. Na przykład ciekawostką przytaczaną częstokroć przez historyków jest fakt, że Kalwini, a znaczna część polskiej szlachty to była szlachta kalwińska, odrzucali kult Matki Boskiej i Kalwini angielscy czy francuscy uznawali w ogóle kult Matki Boskiej za bluźnierstwo. Tymczasem polska szlachta kalwińska czciła Matkę Boską, pomimo tego, co pisał Kalwin, Purytani i Hugenoci, z bardzo banalnego powodu, a mianowicie Matka Boska była patronką stanu szlacheckiego. Dlatego też Kalwini polscy, jako szlachcice, jako szlachta, nigdy nie zdecydowali się na odrzucenie i potępienie kultu Matki Boskiej. To jest bardzo taki, bym powiedział, dobry przykład pokazujący, że kwestie dogmatyczne, takie stricte teologiczne, nigdy nie stanowiły powodu dla wybuchu reformacji w Polsce. Zresztą cechą charakterystyczną jest również to, że w Polsce nie było, Polska nie wydała żadnych wielkich reformatorów religijnych, żadnych wielkich teologów religijnych tej epoki. Właściwie można tutaj tylko wymienić dwa elementy, to znaczy możemy wspomnieć Jana Łaskiego, który był rzeczywiście tutaj wybitnie wykształcony teologicznie, ale pamiętajmy, że Jan Łaski nie zajmował się właściwie tworzeniem reformacji kościołów w Polsce. Zajmował się tworzeniem
tworzeniem wspólnot protestanckich w Anglii, zajmował się tworzeniem wspólnot protestanckich gdzieś tam w Holandii, ale w Polsce jego wpływy i oddziaływanie nie było znaczące. Podobnie drugi jakby taki no, nurt poza Łaskim, to znaczący intelektualnie to Arianie, przy czym Arianie stanowili jednak na gruncie protestantyzmu pewien ekstremizm i byli zgodnie potępiani zarówno przez katolików, jak i protestantów, chociaż wyodrębnili się jako radykalny nurt w obrębie kalwinizmu. Jednakże ich przynależność do chrześcijaństwa była powszechnie negowana, dlatego że odrzucali zdecydowanie boskość Jezusa Chrystusa. I w XVI czy XVII wieku Arianie byli traktowani raczej jako sekta, no może w judaizmu to za dużo powiedziane, ale w każdym razie sekta rejudaizująca, czy też judaizująca, która znajdowała się poza wspólnotą chrześcijańską. Sami chrześcijanie właściwie wszystkich wyznań nie traktowali Arian jako chrześcijan. To zresztą nie tylko w Polsce, również za granicą, dlatego w wielu krajach arianizm zagrożony był karą śmierci, ponieważ uznawano go za apostazję z religii chrześcijańskiej jako taki. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, jakie właściwie są przyczyny reformacji w Polsce. Takich przyczyn jest kilka i mają one charakter zdecydowanie odmienny niż na Zachodzie. Po pierwsze, należy wskazać na modę. To znaczy w XVI wieku bardzo wiele państw, ludów i poszczególnych osób czytało pisma protestantów, przechodziło na protestantyzm. No i w Polsce w XVI wieku już możemy odnaleźć taki bardzo zresztą charakterystyczny dla polskości po dzień dzisiejszy element fascynacji tym wszystkim, co przyszło gdzieś tam z Zachodu. A ponieważ z Zachodu przyszedł protestantyzm, no to była moda na protestantyzm. Zresztą widać to dosyć dobrze po falach protestantyzmu. To znaczy wyglądało to w ten sposób, że jako pierwszy, oczywiście bo pierwszym nurtem protestantyzmu chronologicznie w Europie był luteranizm i wtedy szlachta masowo przechodziła na luteranizm. Kiedy opadła jakby fascynacja luteranizmem i przyszedł kolejny reformator, czyli Kalwin w Genewie, szlachta masowo przechodziła na kalwinizm. Czytałem kiedyś nawet taki artykuł naukowy opisujący życie pewnego szlachcica, który miał kilkanaścioro dzieci i wyglądało to w ten sposób, że pierwsze swoje dzieci ochrzcił w wierze katolickiej, potem dwoje czy troje ochrzcił w konfesji luterańskiej, potem następne chrzcił w konfesji kalwińskiej, a chyba tam z tego co pamiętam dwójkę ostatnich, ponieważ zmieniła się moda, znów ochrzcił w konfesji katolickiej. Także ten element mody i fascynacji wszystkim tym, co przychodzi z Zachodu, niestety już wtedy był obecny, a świadczy to po prostu o dosyć lekkim i luźnym traktowaniu kwestii konfesyjnych przez polską szlachtę. Drugi element, już znacznie poważniejszy, to już znaczy zdecydowanie poważniejsza przyczyna reformacji, to jest traktowanie poszczególnych konfesji jako swojego rodzaju prepartii politycznych. Dlatego, że w tym okresie nie istniały jeszcze partie polityczne sensu stricto, w takim znaczeniu, w jakim my to dziś określamy. Istniały takie, bym powiedział, nieformalne stronnictwa, które skupiały się wokół czegoś. Mogły się skupiać zarówno, tak jak na przykład to było w Bizancjum czy w Rzymie, wokół zawodów sportowych. Czyli jakby no, kibice poszczególnych klubów jeździeckich tworzyli frakcje polityczne. W Rzeczpospolitej w XVI i XVII wieku takim elementem, bym powiedział, zastępującym dzisiejsze szyldy i nazwy partyjne były konfesje.
To znaczy, każda konfesja prezentowała inny program, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, takim zgranym pojęciem naprawy Rzeczypospolitej, a szczególnie widoczne było to w kwestiach polityki zagranicznej, dlatego że konfesje bardzo mocno łączyły się z wizją sojuszów międzynarodowych Rzeczpospolitej. A mianowicie wyglądało to w sposób banalnie prosty. Katolicy zwykle w wieku XVI i XVII zwracali się w kierunku cesarstwa i Habsburgów, ponieważ byli oni katolikami. Luteranie zwykle spoglądali gdzieś tam na Szwecję i chcieli dokonać luteranizacji całej Polski w sojuszu ze Szwecją i z tymi państwami, którymi Szwecja była sama w sojuszu, czyli głównie z protestantami z północnych Niemiec. Z kolei kalwini polscy zwykle zerkali na Siedmiogród, czyli jakbyśmy dzisiaj powiedzieli no, na Węgry, no, ale to Siedmiogród nie obejmował całych Węgier, ponieważ Siedmiogród był właśnie kalwiński, zresztą też z bardzo silną wspólnotą ariańską. Z kolei szlachta prawosławna z Kresów Rzeczpospolitej zwykle dosyć, bym powiedział, z sympatią spoglądała na Moskwę, czy też potem na rodzącą się Rosję, widząc tam strategicznego sojusznika Polski. I bardzo często wyglądało to w ten sposób, że jeśli szlachcic zmieniał swoje poglądy polityczne i na przykład dochodził do wniosku, że sojusz z Habsburgami to jednak nie jest dobry pomysł, to żeby się zapisać do stronnictwa na przykład proszwedzkiego, to po prostu zmieniał wyznanie i przechodził na luteranizm. A jak zmienił zdanie, no to przechodził raz jeszcze na inne wyznanie. Można oczywiście wskazać również pewne tendencje w Rzeczpospolitej, nazwijmy to tendencje społeczne dla pewnych kierunków reformacji. Generalnie możemy wskazać, że luteranizm zdecydowanie krótko był popularny i modny wśród szlachty. Luteranizm zdecydowanie popularniejszy był pośród mieszczaństwa w koronie, mieszczaństwa koronnego, szczególnie z tych miast znajdujących gdzieś tam się na pograniczu cesarstwa, w których mieszkało bardzo dużo mieszczan pochodzenia niemieckiego. Oni byli czasami jeszcze właściwie Niemcami, częstokroć byli już spolszczeni, posiadali już polskie imiona i nazwiska, ale cechą charakterystyczną jest to, że ta ludność miejska pochodzenia niemieckiego, czy mając jakieś tam źródła w Niemczech, była ludnością, która dość biegle i dobrze czytała w języku niemieckim. I jeśli chodzi o wyższe mieszczaństwo, ten wskaźnik czytających i piśmiennych, prawda, mieszczan był zdecydowanie wyższy niż szlachty bardzo często i niemieckojęzyczne mieszczaństwo zdecydowanie zerkało w kierunku luteranizmu, traktując go, że tak powiem, jako taką, bym powiedział, religię, którą rozumiało, zasady, język, w których był spisany i tak dalej. To spowodowało, że w tym czasie mówiono w Rzeczpospolitej, że luteranizm jest to wyznanie niemieckie. Zresztą to pojęcie wyznania niemieckiego gdzieś tam się jeszcze w XIX, a nawet mówił mi jeden kolega, że w XX wieku jeszcze się zdarzały takie określenia właśnie jak wyznanie niemieckie czy religia niemiecka na określenie luteranizmu. Szlachta polska, jeśli już przechodziła na protestantyzm, to zdecydowanie częściej i dłużej utrzymywała się przy religii kalwińskiej. Ten kalwinizm wynika przede wszystkim z organizacji kościoła kalwińskiego, czyli zboru. Zbór polega na tym, że wszyscy wierni zbierają się, wybierają pastora i podejmują, bym powiedział, decyzje na temat porządku, zasad organizacji zboru i tak dalej. Każdy taki zbór skupia tam, nie wiem, kilkudziesięciu czy kilkuset wiernych. I szlachcie bardzo instytucja zboru się podobała, dlatego że przypominała polskiej szlachcie sejmiki.
Czyli jakby metoda organizacji sejmiku została przeniesiona na organizację zboru, czy jak ktoś woli inaczej, organizacja zboru była po prostu niezwykle podobna do organizacji sejmików szlacheckich. W każdym razie w XVI wieku popularność reformacji była w Polsce dosyć znacząca, do tego stopnia, że w pewnym momencie magnateria w większości opowiedziała się za reformacją i magnaci wyznania kalwińskiego, luterańskiego, a także magnateria prawosławna w pewnym momencie w XVI wieku uzyskała nawet większość w Senacie pod koniec stulecia, ale była to, bym powiedział, większość bardzo, ale to bardzo krótkotrwała, ponieważ moda na kalwinizm szybko się w Polsce po prostu skończyła. I teraz pojawia się w takiej sytuacji pytanie, ponieważ ta moda szybko się skończyła, no to pojawia się pytanie, któż był wrogiem reformacji w Polsce, wrogiem protestantyzmu. Gdybyśmy mieli wskazać takich wrogów, to ja bym powiedział, że są to jakby trzy źródła. Po pierwsze, wrogi protestantyzmu mówi, co naturalne, jest oczywiście Kościół katolicki. Kościół katolicki, który w państwie mocno zdecentralizowanym, o słabej jednak władzy królewskiej, stanowił stosunkowo zwartą strukturę organizacyjną, co dawało mu pewną przewagę natury organizacyjnej, nie tylko nad monarchią, ale również nad protestantami, którzy byli podzieleni na takie, bym powiedział, sejmikujące zbory i co nie nadawało z pewnością szlachcie protestanckiej jakiejś takiej, bym powiedział, jednolitej organizacji. Poza tym warto również wspomnieć, ponieważ mówiliśmy tutaj o Senacie, że Kościół wywiera w tym czasie duży wpływ na państwo i na organizację państwa. Po pierwsze dlatego, że biskupi są z automatu członkami Senatu Rzeczypospolitej i mamy, można powiedzieć, w Senacie Rzeczypospolitej partię biskupów, którzy automatycznie są partią katolicką. To jest jeden ważny element. Po drugie, szybko organizacja kościelna zostaje wzmocniona przez zakon jezuitów i przez inne zakony zajmujące się walką z reformacją, głównie na polu edukacyjnym. Dosyć powszechnie uważa się, że szkoły jezuickie tak naprawdę były szkołami, które wygrały dla Kościoła dawną Rzeczpospolitą, z tego powodu, że prezentowały najwyższy poziom nauczania. To spowodowało, że szlachta, również ta szlachta protestancka, kalwińska czy luterańska, która generalnie należała do tych konfesji protestanckich nie z jakichś tam głębokich powodów wiary dogmatycznej, czy z powodu gdzieś tam, czy wyczytania czegoś w Piśmie Świętym, bo często nie umiała czytać, ale z powodu mody, uważała, że najlepiej zrobi dla swoich dzieci, dla swoich synów, jeśli odda tych synów do najlepszej możliwej uczelni. No i zwykle było to tak, że najlepsze uczelnie w ówczesnej Polsce, czy w ogóle szkolnictwo, to było szkolnictwo albo jezuickie, albo ariańskie. Ariańskie zdecydowanie nie odstępowało poziomem. Tyle tylko, że ponieważ Arianie byli traktowani jako sekta judaizująca i niechrześcijańska, w dodatku bardzo popularna wśród plebsu miejskiego, dlatego też szlachta niechętnie oddawała swoje dzieci do szkół ariańskich, obawiając się, że nauczą się tam jakichś rewolucyjnych idei i w ogóle nie będą uznawane za chrześcijan. Ponieważ szkoły normalne, bym powiedział kalwińskie czy luterańskie, były na słabym poziomie, dlatego też szlachta bardzo często oddawała swoich synów do szkół jezuickich, aby zapewnić im
najlepsze wykształcenie. Ze szkół tych dzieci te zwykle wracały wychowane już w wierze katolickiej, nie na zasadzie jakiejś takiej, bym powiedział, powierzchownej liturgizacji, tylko zdecydowanie, że tak powiem, świadome, czym jest wiara katolicka, dogmaty i tak dalej, co spowodowało, że gdzieś tak na przełomie XVI i XVII wieku reformacja w Polsce wśród stanu szlacheckiego zdecydowanie zaczęła się cofać, no i gdzieś tak no, w drugiej połowie XVII wieku właściwie zaczyna prawie że zanikać. Ważne jest również to, że biskupi polscy wraz z królami dosyć szybko zdecydowali się przyjąć dekrety Soboru Trydenckiego o reformie Kościoła. Dzieje się to w roku 1564 na Sejmie w Parczewie. Rzeczpospolita była jednym z pierwszych krajów katolickich, które przyjęły reformy Soboru Trydenckiego i to przyjęły bez żadnych zastrzeżeń, że przyjmują to, a tego nie przyjmują i tak dalej. Inne kraje, jak na przykład Francja, tutaj bardzo długo przyjmowały poszczególne fragmenty dekretów trydenckich. I wreszcie, jeśli chodzi o Kościół, ważna rzecz, to znaczy Kościół katolicki posiadał najlepiej wykształconych ludzi duchownych, którzy bardzo często zajmowali kluczowe stanowiska w dyplomacji i w administracji państwowej, co w tym czasie nie było niczym gorszącym i prawo kanoniczne nie zabraniało duchownym, aby byli dyplomatami, urzędnikami państwowymi itd. I zresztą dwie postaci, które sobie dzisiaj szerzej omówimy, to znaczy kardynał Stanisław Hozjusz i ksiądz Piotr Skarga, również zajmowali kluczowe stanowiska polityczne. To można powiedzieć powodowało, że na dworze intelektualiści ze stanu duchownego zajmowali znaczące miejsca polityczne, ponieważ znali języki obce, za pomocą instytucji kościelnych posiadali zagraniczne kontakty, byli wykształceni, umieli czytać, liczyć i tak dalej, i to powodowało jakby no, ich nadreprezentację w kancelarii królewskiej. Drugi ośrodek, można powiedzieć, polityczny już tym całkowicie, zainteresowany walką z reformacją, był to przede wszystkim dwór królewski i szczególnie dwór Zygmunta III Wazy i w ogóle generalnie dynastia Wazów. Dynastia pochodząca ze Szwecji, jak wiadomo, ale Zygmunt III Waza wychowany został mimo szwedzkiego pochodzenia w ultrakatolickiej tradycji i dlatego no, Szwedzi zbuntowali się przeciwko jego władzy i sam pomysł, prawda, Zygmunta III Wazy stworzenia imperium polsko-szwedzkiego i stworzenia Morza Bałtyckiego jako takiego Mare Nostrum polsko-szwedzkiego się nie udał, ale wskazywało to jakby na kierunek taki, że osobiste zaangażowanie Zygmunta III Wazy i jego następców w proces rekatolicyzacji Polski nie był tylko i wyłącznie wynikiem pewnych rachub politycznych, ale wynikał z osobistego zaangażowania monarchów z tej dynastii. Był to niezwykle znaczący element, ponieważ monarchia w Polsce, mimo że nie była instytucją, powiedzmy sobie szczerze, najsilniejszą, to mimo to jednak stanowiła pewien ośrodek centralny obok Kościoła katolickiego, który opowiadał się zdecydowanie po stronie kontrreformacji, pod względem organizacyjnym mocno górując nad źle zorganizowaną, szczególnie kalwińską, sejmującą masą szlachecką. Także z pewnością tutaj dynastia Wazów odgrywa wielkie znaczenie. Poza tym dynastia Wazów jeszcze, czy w ogóle polscy katolicy prezentują również pewne postawy o charakterze politycznym w stosunkach międzynarodowych. Tak jak wspominałem wcześniej, tak jak luteranie gdzieś tam ciążyli ku Szwecji, kalwini ciążyli ku Siedmiogrodowi,
No to z kolei polscy katolicy ciążyli w kierunku Habsburgów austriackich i również w kierunku gdzieś tam Hiszpanii, nie tylko Austrii, czyli w kierunku państw katolickich. I w wojnie 30-letniej, jakkolwiek Rzeczpospolita specjalnie udziału nie wzięła, dlatego że no, nie była to, bym powiedział, potęga, która chciałaby się zaangażować, szczególnie że znaczna część szlachty byłaby przeciwna, szczególnie szlachty protestanckiej, żeby Polska zaangażowała się po stronie katolickiej, to jednakże no, choćby Lisowszczycy wzięli udział w tej wojnie, czyli jako taki no, najemnicy, można powiedzieć, najemna jazda zaciągnięta przez cesarza. I generalnie w ogóle partia pro-habsburska w Polsce w tym czasie jest partią prokatolicką, w co jakby łączy motywy religijne i polityczne. Warto zresztą zwrócić uwagę, że z punktu widzenia politycznego luteranizm, a szczególnie kalwinizm były stosunkowo kłopotliwe. Dlaczego? Dlatego, że generalnie luteranie preferowali stosunkowo mniejsze, chociaż zwarte i takie absolutystycznie rządzone państwa terytorialne, a nie jakąś taką wielką strukturę typu Rzeczpospolita, prawda, zajmująca połowę Europy Środkowej. No a jeśli chodzi o kalwinów, to na Zachodzie, zresztą w Polsce również wykazywali silne tendencje republikańskie, insurekcyjne i buntownicze, dlatego też na dworze, zarówno polskim, jak i nie wiem, angielskim, francuskim czy innych dworach traktowano kalwinów po prostu jako partię rewolucyjno-republikańską i wywrotową. To zresztą powodowało jakby no, znaczącą niechęć w dworu do kalwinizmu szczególnie. Niechęć motywowaną zarówno obserwacją zachowań partii kalwińskich w krajach zachodniej Europy, jak i również no, tym aspektem sejmikowym i sejmikowania, który w polskim kalwinizmie był bardzo silny, a który jednak stał na, była to zdecydowana antyteza wizji wzmocnienia władzy centralnej. Wreszcie, gdybyśmy mieli wskazać chyba taki punkt rozstrzygający dla kontrreformacji w Polsce, to trzeba wskazać potop szwedzki z lat 1655-1660 i rolę protestantów w czasie potopu szwedzkiego. No, prawda jest dla protestantów brutalna, że znaczna ich część, nie mówię, że wszyscy, ale znaczna część protestantów nie dotrwała w wierności i lojalności w stosunku do Rzeczypospolitej, lecz przeszła na stronę wroga. Szlachta luterańska od dawna opowiadała się za sojuszem ze Szwecją i kiedy Szwedzi się pojawili w Rzeczpospolitej, no to niestety dosyć masowo przechodziła na stronę szwedzką, tworząc pomocnicze oddziały zbrojne, prawda, po stronie szwedzkiej. Kiedy pojawili się Węgrzy na południu, to wtedy szlachta kalwińska, która na początku głównie prezentowała również stanowisko proszwedzkie, zdecydowanie zwróciła się w kierunku armii Siedmiogrodu. No, część szlachty prawosławnej również popierała Rosję. No i generalnie po zakończeniu potopu w 1660 roku Sejm nie zdecydował się na jakieś, bym powiedział, drakońskie represje w stosunku do szlachty protestanckiej, która nie dotrwała w wierności dla Rzeczypospolitej. Przede wszystkim skupiono się na Arianach, na których oskarżono, jakby złożono całą winę protestanckiej szlachty. Arianie zostali wygnani z Rzeczypospolitej jako piąta kolumna szwedzka, zresztą nie bez powodu, ale szlachty kalwińskiej, luterańskiej nie zdecydowano się tknąć, ale prawda jest taka, że po wydarzeniach potopu szwedzkiego
Protestantyzm jako konfesje były w Rzeczpospolitej mocno skompromitowane i nie jest chyba przypadkiem, że po potopie szwedzkim protestantyzm w Polsce bardzo, tak bym powiedział, szybko zanika i pojawia się tylko kwestia tak zwanych dysydentów, czyli tej nielicznej szlachty protestanckiej i znacznie liczniejszej szlachty prawosławnej, która gdzieś tam jest no, tępiona przez większość szlachty, czyli przez tą szlachtę katolicką i szuka gdzieś tam wsparcia, a to króla pruskiego, a to cara rosyjskiego i tak dalej, stanowiąc potem zresztą ta sprawa dysydentów, stanowiąc jeden z pretekstów do mieszania się Rosji Prus w sprawy polskie w wieku XVIII. Trzeba zresztą tutaj pamiętać, to jest taka rzecz, o której w Polsce się mało to dostrzega, że potop szwedzki i spór ze Szwecją należy traktować w szerszym aspekcie wydarzeń europejskich XVII wieku. Zauważcie Państwo, że Szwecja atakuje Polskę, atakuje Rzeczpospolitą na początku wieku XVII i tam mamy kilka wojen, zaczynając gdzieś tam od Kirchholmu, prawda, kończąc w bitwę pod Oliwą, prawda, i tak dalej. I potem mamy okres 30 lat spokoju, kiedy Szwedzi nie wyprawiają się na Polskę i nieprzypadkowo zbiega się ten okres z wojną 30-letnią w Rzeszy, kiedy to Szwedzi po prostu angażują się w tą wojnę, zabierają wszystkie swoje jednostki wojskowe, które mogliby użyć przeciwko Rzeczpospolitej i angażują je w wojnę z Habsburgami w Rzeszy. I po zakończeniu tej wojny w 1648 roku traktatem westfalskim nie jest przypadkiem, że Szwecja zebrała siły, odpoczęła i 7 lat później zaczyna się potop w 1655 roku, który należy traktować jako swojego rodzaju dogrywkę do wojny 30-letniej pomiędzy katolikami i protestantami w Europie. I to jest też jakby no, pewien też element, na który trzeba zwrócić uwagę, że porażka jakby tutaj partii protestanckiej wiąże się z faktem, że tak naprawdę wystąpiła ona nie tylko przeciwko Rzeczpospolitej w czasie samego potopu, ale w ogóle generalnie przez okres wojny 30-letniej no, sympatyzowała jakby z tą opcją polityczną, czy konfesyjno-polityczną w Europie, która w Polsce nie cieszyła się aż tak dużą popularnością, ponieważ jest to, bym powiedział, Europa XVII wieku i jest to okres wielkiej wojny wyznaniowej. Jeśli chodzi o jakichś znaczących myślicieli kontrreformacji w Polsce, to trzeba wspomnieć o dwóch postaciach, czyli o kardynale Stanisławie Hozjuszu, żyjącym w latach 1504-1579 oraz o Piotrze Skardze, jezuicie, żyjący w latach 1536-1612. Stanisław Hozjusz to jest bardzo ciekawa, a bardzo mało znana w Polsce postać. Pochodził z rodziny mieszczańskiej, niemieckiej. Rodzina, gdzieś tam przodkowie jego nazywali się Hoze. Hozjusz to jest forma spolszczona nazwiska. Wybitny dyplomata, bliski współpracownik Zygmunta Starego, a również, o czym się w ogóle w Polsce nie pamięta, w 1565 roku pierwszy właściwie kandydat na papieża pochodzący z Polski. Był wtedy na konklawę jednym podobno ze znaczących kandydatów i miał spore szanse, aby wtedy wybrano go na stolicę Piotrową. Niestety, mimo to, a właściwie bym powiedział, że tylko z tego jednego elementu jest gdzieś funkcjonuje w polskiej historiografii. Zupełnie jakby w polskiej historiografii zapomniano tą postać. Dlaczego tak się stało? Po pierwsze, dlatego, że podobnie jak wszyscy teoretycy kontrreformacji, Stanisław Hozjusz pisał tylko i wyłącznie po łacinie. Zarówno swoje rozprawy, jak i swoją korespondencję. Teksty te, niektóre, były wydane gdzieś tam w języku polskim jeszcze w XVI wieku i potem nigdy nie były wznawiane.
A część z nich, większość właściwie tych tekstów, szczególnie te większe, nigdy nie były przetłumaczone na język polski za życia Hozjusza i w późniejszych latach. Dopiero w pierwszej dekadzie XXI wieku w Olsztynie dokonano wielkiej pracy translatorskiej, przetłumaczono wszystkie znaczące dzieła Hozjusza na język polski, są one dostępne, ale niestety tłumaczenie to wydanie ma jedną słabość. To znaczy, z tego co się pamiętam, chyba wydano je w nakładzie jakieś 300 sztuk i w wielu polskich bibliotekach nie są nawet dostępne, nie wspominając o przeciętnym czytelniku. Zresztą prawdopodobnie, gdyby wydano je w większej ilości sztuk, to też by się nie rozeszły, dlatego że Hozjusz po prostu nie jest postacią znaną. Jest to, bym powiedział, zdecydowany problem dla rozpoznawalności Hozjusza, do tego stopnia, że na przykład biogram na polskiej Wikipedii w ogóle nie wspomina o tym, że te dzieła są wydane w języku polskim, tam są wspominane wszystkie wyliczone dzieła po łacinie, tłumaczenia na język francuski, na język niemiecki, na inne języki świata, a w Wikipedii nawet zapomniano wspomnieć o tym wydaniach polskich z początku XXI wieku. Książek o Hozjuszu też jest bardzo mało. Najbardziej znacząca pozycja, o ile można mówić, że jest to pozycja znacząca, jest to książeczka Krzysztofa Rafała Prokopa, kardynał Stanisław Hozjusz. No, niestety niezbyt wielka, ponieważ licząca stron zaledwie 86. Jest to przede wszystkim biografia, zresztą bardzo dobra biografia, ale no, nie omawiająca myśli specjalnie kardynała Hozjusza. Co ciekawe, zdecydowanie lepiej omówiona jest postać Hozjusza w innych językach. Jest monografia o Hozjuszu dostępna w języku niemieckim. Jest również monografia, którą akurat posiadam, w języku francuskim, pod tytułem La doctrine de l'Église chez le cardinal Hozjusz, czyli doktryna kościoła u kardynała Hozjusza, którą napisał niejaki Lucien Bernacki, czyli pewnie Lucian Bernacki, która została wydana w Paryżu i w Poznaniu, razem wspólne wydanie w 1936 roku, no ale niestety książka jest napisana w języku francuskim, niedostępna dla polskiego czytelnika. Wydaje się zresztą, że Kościół katolicki polski niestety zupełnie zapomniał o Hozjuszu. Jak mówię, wynika to po pierwsze z faktu, że Hozjusz pisał przede wszystkim tylko i wyłącznie po łacinie i potem go nie tłumaczono, a również z fatalnego wyboru adwersarza. Otóż w XVI wieku, kiedy pojawiali się różnego rodzaju teologowie protestanccy, to my dzisiaj wiemy, że najważniejsi to był Luther, Calvin, prawda? I jest to dla nas oczywiste. W wieku XVI to nie było takie oczywiste, ponieważ był cały wysyp teologów protestanckich i poszczególni teologowie katolicy musieli jakby no trochę przypadkowo zajmować się różnymi postaciami i ich dziełami, nie mając świadomości, czy to będzie potem jakiś za 100 lat uznany za wybitnego teologa, czy nie. To tak samo jak my dzisiaj możemy sobie polemizować z kimś i nagle się okaże, że napisaliśmy 500-stronicową książkę polemiki z kimś, a kto za 10 czy 20 lat już nie będzie kompletnie znany. I Hozjusz miał ten problem. Bym powiedział, fatalnie dobrał swojego polemistę, to znaczy jego adwersarzem był taki no, pobliski w Brandenburgii piszący ówczesnej Brencjusz, jak to po polsku jest określany, czyli Johann Brenz. Postać, o której właściwie dzisiaj zapomniano. Postać, której dzisiaj traktowany jest, jako bym powiedział, taki no, przyboczny Lutra, który niewiele nowego wniósł. Nie jest właściwie dzisiaj czytany i jeśli chodzi o Brencjusza, to się go raczej spotyka wymienionego z nazwiska gdzieś tam w opracowaniach dotyczących protestantyzmu w Niemczech, niż pisze się o nim jakieś specjalne dzieła. I to spowodowało, że Hozjusz, który w moim przekonaniu intelektualnie w niczym nie ustępował takim myślicielom kontrreformacji jak, nie wiem, Francisco Suarez czy Roberto Bellarmino, no źle bym powiedział, dobrał sobie cel polemiki, dlatego nie zrobił jakby tutaj wielkiej kariery po śmierci.
Tymczasem u Hozjusza znajdują się wszystkie najważniejsze tezy charakterystyczne dla teologii kontrreformacji, która została przyjęta w Trydencie. Po pierwsze, mamy tutaj zdecydowaną krytykę protestanckiej zasady sola scriptura, czyli że tylko pismo jest ważne. Hozjusz zwraca uwagę, że na naukę katolicką składają się Pismo Święte, czyli litera uznawana przez protestantów, tradycja katolicka, rozumiana zarówno jako tradycja apostolska niepisana, ojców i doktorów Kościoła, pisma, postanowienia soborów, dekretały papieskie itd. I że ta litera i tradycja, mówi Hozjusz, polemizując z Brencjuszem, jest tutaj dwoma równoprawnymi źródłami wiary, a samo zdefiniowanie wiary, rozumienie dogmatów, Hozjusz powierza autorytetowi Kościoła katolickiego, czyli magisterium Kościoła. Wreszcie druga teza przeciwko Brencjuszowi jest to odrzucenie tezy protestanckiej o Kościele jako wspólnocie wszystkich wiernych, równych sobie wiernych, wybierających pastora, czy też jako wspólnoty wybranych, predestynowanych do zbawienia. W to miejsce Hozjusz naucza słusznie, zgodnie z nauczaniem Kościoła, że Kościół jest wspólnotą hierarchiczną, do której należą wszyscy ochrzczeni, ale którą kierują hierarchowie Kościoła, czyli biskupi. Wreszcie Hozjusz odrzuca tezę o powszechnym kapłaństwie, czyli tezę likwidującą duchowieństwo jako zarówno oddzielny stan w pojęciu prawnym, jak i oddzielny stan w Kościele. Całkowicie Hozjusz odrzuca te poglądy, wskazując, że tu nie ma żadnego miejsca na wybory pastorów czy biskupów, lecz funkcje kościelne i moce sakramentalne posiadają tylko wyświęceni, czyli kapłani i biskupi. Również Hozjusz zdecydowanie odrzuca, tu już jest polemika wyłącznie z luteranizmem, wizję kościoła upaństwowionego, tak jak się to działo w północnych Niemczech. I wreszcie przeciwko zarówno luteranizmowi, a szczególnie przeciwko tutaj jakby bardziej radykalnym reformatorom, broni istnienia biskupów, czyli instytucji episkopatu. Bardzo ważnym elementem polemicznym u Hozjusza przeciwko protestantyzmowi jest afirmacja autorytetu papieskiego. Mamy tu bardzo silny akcent położony na prymat biskupa Rzymu nad całym Kościołem katolickim, a także na pojęcie nieomylności papieskiej. W tym czasie nieomylność papieska budziła jeszcze w samym Kościele katolickim, już nie mówię o protestantach, ale również w samym Kościele katolickim dosyć duże opory. Sobór Trydencki nie przyjął w tej kwestii żadnych rozwiązań o charakterze dogmatycznym, a rozwiązania kanoniczne były mocno połowiczne. Tymczasem Hozjusz zdecydowanie opowiada się za przyznaniem papieżowi prawa nieomylnego definiowania dogmatów i rozstrzygania kwestii kontrowersyjnych w wierze. Także widać, że mamy tutaj do czynienia z teologiem, który naprawdę nie ustępuje wybitnym teologom kontrreformacji, takim jezuickim jak Bellarmino czy Suarez, no ale niestety, jak mówię, nieznany jest nawet w Polsce, więc jak może być znany na świecie? Drugim bardzo istotnym myślicielem kontrreformacji jest Piotr Skarga, który, podobnie jak Hozjusz, nie posiadał tytułu szlacheckiego, nie pochodził z rodziny szlacheckiej. Hozjusz uzyskał szlachectwo, został nobilitowany już dopiero jak był biskupem. I z racji faktu, że był biskupem. Podobnie mamy do czynienia z Piotrem Skargą. Oficjalnie jakby rodzina Piotra Skargi pochodziła ze stanu mieszczańskiego, nieoficjalnie pochodziła z chłopstwa i to być może nawet z chłopstwa pańszczyźnianego. I Piotr Skarga został nobilitowany za swoje zasługi i był przede wszystkim kaznodzieją osobistym Zygmunta III Wazy, a również rektorem Uniwersytetu w Wilnie.
Za swojego życia, zresztą znany był z zupełnie innej pracy, której my go dzisiaj znamy, dlatego że my dzisiaj czytamy i rozprawiamy o kazaniach sejmowych z roku 1597. Kazaniach, które prawdopodobnie zresztą nigdy na żadnym sejmie nie zostały wygłoszone, tylko zostały opublikowane jako książka. Ale za życia swojego Skarga był przede wszystkim znany jako autor monumentalnego żywotów świętych, która ta książka dzisiaj gdzieś czasami się pojawia w księgarniach w niewielkim nakładzie, ale powiedzmy nie jest takim hitem wydawniczym, jakim była w wieku XVI i XVII. Kazania sejmowe, dzisiaj najbardziej znane, z 1597 roku, karierę zrobiły dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku, dlatego że wtedy odkryli je reformatorzy polityczni, przeczytali i stwierdzili, że właściwie wszystko to, przed czym przestrzegał Skarga, czyli przed całym takim, bym powiedział, partyjniactwem i sejmokracją, rzeczywiście, tak jak Skarga przewidywał, doprowadziło do upadku Rzeczypospolitej. I wtedy stała się ta książka pismem niezwykle popularnym. W odróżnieniu od Hozjusza, i to warto zwrócić uwagę, kazania sejmowe, czyli pisma polityczne, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, Piotra Skargi, są znane na Zachodzie, dlatego że w XIX wieku było tłumaczenie kazań sejmowych z języka polskiego na język francuski, dlatego również autorzy opisujący kontrreformację w Europie bardzo chętnie i często się na Piotra Skargę powołują, chociaż nie przyznają mu takiej roli, jak i innym myślicielom kontrreformacji jezuickim, właśnie tak jak wspomniani przeze mnie Bellarmino czy Suarez. Nie przyznają z bardzo prostego powodu, dlatego że Skarga jest myślicielem politycznym bardzo polskim, skupia się na problemach bardzo polskich, których myśliciele, których badacze zachodnioeuropejscy częstokroć nie rozumieją, bo są one mocno specyficzne i odmienne od Europy Zachodniej. Cóż takiego mamy u Piotra Skargi? Warto przede wszystkim wspomnieć, że mamy tutaj ideę państwa katolickiego. W czasie, kiedy w Polsce szerzy się protestantyzm, ksiądz Piotr Skarga zdecydowanie opowiada się za państwem katolickim, państwem konfesyjnym, zwalczającym herezję. Dlaczego? Herezje są krytykowane przez Skargę z dwóch powodów. Z powodów, co oczywiste, teologicznych, bo są błędami teologicznymi, ale są również krytykowane z powodów politycznych. To znaczy Piotr Skarga bardzo dobrze dostrzega, że poszczególne konfesje de facto pełnią w Polsce funkcje, no on jeszcze nie umiał tego w ten sposób nazwać i pisał o anarchii, ale tak naprawdę pełnią funkcje partii politycznych, które, jak to się ładnie i górnolotnie mówi, rozrywają sukno Rzeczypospolitej, wywyższając interesy partykularne kosztem interesu ogólnego państwa. Dlatego też Piotr Skarga jest przeciwnikiem sejmokracji, wrogiem złotej wolności. Jest autorem, który uważa, że wolność jest możliwa tylko w kraju, w państwie, w którego obywatele są niezwykle odpowiedzialni, prezentują wysoki poziom moralny. Czego o polskiej szlachcie powiedzieć nie potrafił. Uważał, że jest ona egoistyczna, zdemoralizowana, niewykształcona, ciemna, no i nie za bardzo moralna, mimo całej takiej powierzchownej liturgizacji. Wskazując przyczyny słabości państwa polskiego na przełomie XVI i XVII wieku, Piotr Skarga wskazuje egoizm szlachty, po pierwsze. Po drugie, to jeszcze rozwiniemy, konflikty społeczne, czyli jakbyśmy powiedzieli, konflikty pomiędzy różnymi stanami społecznymi. Po trzecie, protestantyzm, który stanowi problem zarówno teologiczny, jak i polityczny. Po czwarte, słabość monarchii.
Po piąte, złe prawa stanowione przez sejmy. No i szósty problem są to, nazwijmy to, grzechy ludzkie, czy po prostu, mówiąc językiem współczesnym, niemoralność obywateli, a przede wszystkim właśnie tutaj ten egoizm, można powiedzieć, wspomniany na początku. Piotr Skarga pisze, że szlachta jest bogata, ale nie myśli ani o państwie, ani o innych stanach, ponieważ jest stanem rządzącym i rządzącym w sposób mocno egoistyczny. I w takiej sytuacji pojawia się pytanie, co zrobić. No, po pierwsze, należy oczywiście rozpocząć proces reewangelizacji, rekatolicyzacji Polski, w tym przede wszystkim rządzącego nią stanu szlacheckiego. To jest oczywiste u autora, prawda, który sam jest osobą duchowną. Ale Piotr Skarga przedstawia również szeroki program reform politycznych, a mianowicie chodzi mu o wzmocnienie monarchii i stworzenia w Polsce, monarchii absolutnej to nie, ale z pewnością wzmocnienia władzy królewskiej kosztem szlachty i kosztem Sejmu. Skarga uważa, że władza królewska powinna zostać wzmocniona pod pretekstem, aczkolwiek pretekstem, który dla niego jest jak najbardziej oczywistym powodem i słusznym, a mianowicie zwalczania protestantyzmu. To znaczy szlachta katolicka powinna poprzeć program wzmocnienia króla po to, aby król zlikwidował w Polsce problem partii protestanckiej. Zresztą w sposób typowy dla ówczesnej myśli monarchistycznej, i to zresztą wskazuje na dobre wykształcenie i znajomość przez Piotra Skargę pism zachodnich autorów monarchistycznych tej epoki, Skarga odwołuje się do takiego bardzo popularnego modelu, takiej bym powiedział teologii politycznej, w ten czas bardzo popularnej, choćby na przykład w monarchii francuskiej. Jeden Bóg na niebie, jeden król w państwie. Czyli wizji, że król, monarcha jest refleksem Boga na ziemi. I tak jak Bóg jest królem absolutnym w niebiosach, tak król ziemski w Polsce powinien być również władcą, tam nie pada słowo absolutyzm, ale władcą silnym, który może być, to jest motyw wielokrotnie się pojawiający u Skargi, głową państwa polskiego, głową Rzeczypospolitej. Przeciwieństwem tak pojętej monarchii jest dla niego demokracja szlachecka z centralną rolą Sejmu, gdzie widzi tylko deliberację, partyjniactwo i anarchię. I przypomina Piotr Skarga, że jeśli spojrzymy sobie na Ewangelię, to wszystkie cztery kanoniczne Ewangelie mówią, że to większość, czyli demokracja kazała uwolnić Barabasza, a ukrzyżować Chrystusa. I tak jak kiedyś demokracja ukrzyżowała Chrystusa, w tej chwili, mówi Piotr Skarga, demokracja szlachecka prowadzi do rozpadu i upadku Rzeczpospolitej. Tak jak wspomniałem, Piotr Skarga uważa, że protestanci to nie tylko kwestia teologiczna i kwestia błędu religijnego. Jest to również kwestia polityczna. I jest to kwestia nie tylko oddzielnego stronnictwa politycznego. Piotr Skarga zwraca uwagę, że protestanci posiadają własną Biblię, nie taką samą jak Biblia katolicka, jak Wulgata. Posiadają oddzielną myśl polityczną, właśnie taką demokratyczno-republikańsko-antymonarchistyczną. Mają, pisze, własne cele polityczne w polityce zagranicznej. De facto, nawet jeśli nie jest to powiedziane wprost, głoszą własną moralność polityczną. Innymi słowy, tak naprawdę stanowią oni swojego rodzaju państwo w państwie, państwo takie, powiedział, partyjno-konfesyjne, które funkcjonuje w ramach Rzeczypospolitej, prowadzi własną politykę, czy stara się prowadzić własną politykę zagraniczną i ma właściwie zdanie odrębne w każdej sprawie, ponieważ sprzeciwia się, protestanci sprzeciwiają się wzmocnieniu państwa i wzmocnieniu władzy królewskiej.
I wreszcie ostatnim elementem, na który warto było Piotra Skargi zwrócić uwagę, jest jego sprzeciw wobec poddaństwa i niewoli chłopów. Sprzeciw, który z pewnością wiąże się z jego osobistym pochodzeniem. Prawdopodobnie pochodził przecież z warstwy chłopskiej, chociaż formalnie gdzieś tam zapisywano, że ma pochodzenie mieszczańskie, ale prawdopodobnie wynikało to z przekonania, że pochodzenie chłopskie deprecjonowałoby osobę duchownego. Dlatego też Skarga zdecydowanie opowiada się za zniesieniem pańszczyzny i uwolnieniem kmieciów, czyli właściwie w gruncie rzeczy ze stworzeniem z nich obywateli. Powołuje się tutaj przede wszystkim na Ewangelię, ale no, w Ewangelię da się, czy w ogóle Nowy Testament da się bez kłopotu zinterpretować w duchu utrzymania poddaństwa. Dlatego też tak naprawdę za tymi wszystkimi receptami ewangelicznymi, o których pisze Piotr Skarga, kryje się w moim przekonaniu taka wizja znana dobrze na przykład we Francji, to znaczy sojuszu rodzącego się absolutyzmu królewskiego ze Stanem III przeciwko rozpasanej arystokracji. I myślę, że podobny sojusz tak naprawdę miał przed oczami Piotr Skarga, sojusz króla, sojusz monarchii polskiej z chłopstwem i z mieszczaństwem przeciwko tej upartyjnionej i w dodatku jeszcze protestanckiej po części szlachcie. Program Piotra Skargi nigdy nie został, jak Państwo się orientujecie, zrealizowany. Zresztą nigdy nie został przedstawiony na żadnym sejmie. Kazania sejmowe nie ukazały się jako jedna książka nawet za życia Piotra Skargi, ukazywały się w różnych tam fragmentach, jako dodatki do innych jego różnych pism bardziej okolicznościowych, ale generalnie program jezuicki, to znaczy program, który jezuici chcieli zrealizować w Polsce, program wzmocnienia władzy monarszej pod hasłem walki z protestantyzmem i rekatolicyzacji Rzeczpospolitej się nie udał. To znaczy, powiem tak, rekatolicyzacja to się udała, ale wzmocnienie władzy królewskiej już nie. W tej sytuacji w XVII wieku jezuici prowadzący w Polsce kontrreformację obrali nową strategię polityczną, to znaczy widząc, że szlachta, również ta szlachta katolicka, nie chce wzmocnić instytucji króla, nie chce wzmocnić władzy królewskiej, jezuici postanowili oprzeć kontrreformację na szlachcie, czyli oprzeć ją na demokracji szlacheckiej, a narzędziem do rekatolicyzacji szlachty, a za pomocą rekatolizacji szlachty również całego chłopstwa i innych stanów społecznych, czyli mieszczaństwa, było przede wszystkim szkolnictwo wspomniane przeze mnie szkoły jezuickie. Wychodząca z tych szkół szlachta, przyjmując program demokracji szlacheckiej, czyli tej sejmokracji, anarchii, partyjniactwa, równocześnie podjęła autentyczną walkę z dysydentami, co symbolizuje chyba najlepiej Konfederacja Barska skierowana z jednej strony w celu utrzymania władzy szlachty, z drugiej strony przeciwko interwencjom rosyjskim w sprawy polskie, a przy okazji przeciwko dysydentom, czyli głównie szlachcie protestanckiej i prawosławnej. Dlatego też w literaturze często zarzucano potem jezuitom, że poszli na łatwiznę i kontrreformacja poszła w Polsce na masowość, co się odbiło zresztą fatalnie potem na szkolnictwie jezuickim, które stało, uzyskawszy de facto monopol na prowadzenie dobrych szkół, samo pozbawione konkurencji uległo w pewnej degradacji. Dlatego, że we wszystkich szkołach uczniowie uczyli się tych samych tekstów, jakby nie było obrotu intelektualnego.
I mówi się, że doszło do sytuacji, w której polska kontrreformacja zwyciężyła, ale głównie w warstwie, bym powiedział, liturgicznej, w warstwie świadomej przynależności do Kościoła katolickiego, za czym nie szło pogłębienie intelektualne i teologiczne. No i po dzień dzisiejszy zresztą jakby z tym problemem w Polsce się zmagamy, że polscy katolicy no, specjalnie nie czytają aż literatury religijnej w szczególności, a już dogmaty, żeby wiedzieć o co chodzi, to już w ogóle uciekają wprost przed książkami teologicznymi. Taki zarzut bardzo często w literaturze stawiany był kontrreformacji i uważano, że jakby no z tej kontrreformacji wyrósł cały obskuranty z epoki saskiej, prawda, któremu potem się sprzeciwia dopiero epoka stanisławowska, bardzo zresztą laicka. Ja osobiście byłbym tutaj bardzo ostrożny z takimi tezami, dlatego że ja bym powiedział tak, jezuitom i szkołom jezuickim nie udało się zmienić tego, co już było w momencie, kiedy pojawiła się reformacja, czyli tej powierzchownej liturgizacji, o której nam mówiłem na początku mojego dzisiejszego wykładu. Ta szlachta była już w XV-XVI wieku wyłącznie powierzchownie zliturgizowana i nie znała prawd i dogmatów wiary ani symboli. No i prawda jest taka, że po zwycięskiej kontrreformacji to się po prostu nie zmieniło. Ale nie było wcale tak, że szlachta wcześniej była lepiej wyedukowana teologicznie niż szlachta epoki kontrreformacji, która wychodziła ze szkół jezuickich. Tak zdecydowanie nie było. Można powiedzieć, że program jezuicki jako program kontrreformacyjny osiągnął sukces, ale jezuickie zamierzenia, żeby pogłębić wiarę i wiedzę teologiczną polskiej szlachty, niestety ten cel nie został zrealizowany. I to byłoby, proszę Państwa, na dzisiaj tyle, jeśli chodzi o kontrreformację w Polsce i jej głównych czołowych przedstawicieli i główne idee. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.